Siema, siema, ja jestem Kokolino i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Po pierwsze zostawcie tutaj subika na tym kanale, gdyż chciałbym do końca roku dobić 10 tysięcy subskrypcji. To jest możliwe, jeżeli zostawicie suba oraz łapę w górę. Oraz zostawcie tutaj mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo łapek w górę. I pewnie zapytacie się, dlaczego zaczynam odcinek właśnie w tym miejscu, w tej lokalizacji. Gdyż zanim jeszcze pokażę wam fajniutki, dokładnie nie jeden, tylko trzy sposoby na kaskę bardzo łatwą dla początkujących graczy, to skoczymy szybko do fryzjera, gdyż jeden z widzów prosił mnie, żebym pokazał mu, jak się robi o takie włosy, jakie ja mam. To jest bardzo łatwe. O, tutaj wchodzicie do fryzjera. Tak, siadacie na fotel. Dobra, jesteśmy na fotelu. I teraz bierzemy sobie po prostu fryzury, wybieramy sobie tak, wybieramy sobie tutaj i mamy tutaj takie coś jak kolor włosów, wybieramy sobie tutaj kolor włosów, nie? Kolor włosów, wow, super. Potem klikamy pasemka. Tutaj macie taki na dole macie na takim pasku dolnym kwadrat, czyli to jest pasemka. I potem możecie wybierać sobie pasemkę. O, pasemka, widzicie? I to jest tak, macie dwukolorowe włosy. To chyba działa tylko na postaci damskiej, nie męskiej. Dawno tego nie robiłem, więc też miałem wątpliwości, czy dam radę wam pokazać. Ale dobra, tak się robi dwukolorowe włosy, więc jeżeli ktoś jeszcze z was ma jakieś pytanie, jak coś zrobić w GTA, to śmiało piszcie w komentarzach. Czytam wszystkie komentarze, więc chętnie wam pomogę. Dobra. W tym odcinku chciałbym wam pokazać 3 mega łatwe i mega kozackie patenty na zarabianie kasy w GTA 5 online, jeżeli nie macie nic, nie macie żadnych biznesów, nie macie żadnych fabryk, wytwórni, klubów, nie wiem, biur i innych takich, nie macie dosłownie nic, jesteście gołymi graczmi, no to ten odcinek jest specjalnie dla was nagrywany. Po pierwsze tak, nie macie nic, to tak. Bierzecie na przykład pierwsze łatwe zarabianie, to jest tak, zadania dnia, wchodzicie w zadania dnia, jak wejść do zadania dnia, po prostu otwieracie menu interakcji, zadania dnia i tutaj macie zadania dnia. Na przykład ja mam tak, wziąć udział w mistrza gry, nie wiem co to jest, jakiś tryb adwersarza, odnowić sobie wyfałszowanie dokumentów, odnowić spadochron, otworzyć spadochron tuż nad ziemią, no to jest łatwe, tylko każdy ma inne zadania, więc spokojnie nie patrzcie, że ja mam takie trudne, a wy nie macie fałszerni, każdy ma zadania dopasowane pod swój level. Więc spokojnie, za takie zadania możecie dostać 30 tysięcy dolarów, więc to jest gruba kasa, oraz 5 tysięcy expa, więc macie tutaj też dużo levela. Taki pierwszy level to jest prawie 3-4 levele plus, nie? Takie 5 tysięcy expa przytulić. Więc to jest pierwszy sposób na zarobek, zadania dnia. Bardzo wam polecam robić zadania dnia, gdyż to jest łatwe 30 tysięcy i 5 tysięcy expa. Sam kiedyś robiłem bardzo dużo zadań dnia, stąd mam taki duży level. Też dużo osób pytało, skąd mam taki duży level. No to już wiecie, mam, po prostu robię zadania dnia, często robiłem kiedyś, teraz też mi się zdarza. Drugi sposób na zarobek bardzo łatwy, bierzecie tak, telefon, bierzecie na przykład, nie wiem, sobie Lestera, Rona czy coś. Ja biorę akurat Martina na przykład. Dzwonicie do pana Martina. O Jezu, co to za typek. Dzwonicie do Martina, połączenie i tutaj macie tak, tak wkręć na akcję. Klikacie, żeby się wkręcić na akcję. Dobra, teraz czekamy, aż Martin nam wyśle zadanie. Dobra. Dobra, Martin, dawaj, 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 dawaj. O, mamy Martin, o jest, przyszło nam. I jak widzicie, jak mamy misję, na przykład od Martina, to tutaj jest takie niebieskie kółeczko i zielony dolarek, co nie? To jest, znaczy, że misja jest razy dwa, czyli jest podwójnie premiowana. I za taką misję możecie dostać do 45 tysięcy. Tak, do 45 tysięcy możecie dostać za taką misję. Oraz do prawie 10 tysięcy expa, 6, 7, nawet 8 tysięcy expa, więc 45 tysięcy i prawie 8 tysięcy expa, 8k expa, więc to jest chyba gruby zarobek i gruba kaska, więc polecam wam robić zadania dnia oraz misje kontaktowe. I ostatni, najtrudniejszy sposób, no to jest trochę najtrudniejszy, gdyż level ma tu znaczenie. Jak macie mały level, to będziecie mogli to rzadko robić, jak macie duży level, to zawsze was przyjmą. Bo to zależy tak, masz mały level, to myślą, że słabo grasz i cię wywalają, masz duży level, to zawsze cię przyjmują. To jest taki smutek, ale próbujcie dowoli. Po prostu co robimy? Otwieramy telefon, bierzemy szybka akcja i tutaj mamy takie coś jak napad na kasyno. Wow, co to za fajny samolocik leci. Dobra, i klikacie napad na kasyno, klikacie samotnie, bo nie macie żadnego znajomego w sesji. I klikacie czy na pewno, klikacie tak, wszystko potwierdzacie. I teraz macie szukanie akcji. I tutaj dosłownie zawsze, ale to zawsze dołączy was do jakiegoś napadu. Nie ma szansy, że was dołączyło do czegoś innego jak do napadu. Jest tylko możliwość dołączenia do napadu, bo tutaj dołączacie od razu do jakiegoś napadu, randomowego napadu na całym świecie, więc tutaj nie ma żadnych przygotowań, nie ma żadnych
pod górkę zadań, nie ma nic, nie ma dosłownie nic. Tutaj jest tylko i wyłącznie napad. Tak, tu jest tylko napad. Więc o, teraz już mnie dołączyło i patrzcie, od razu będę na napadzie bez żadnych przygotowań, bez żadnych wyborów, bez niczego. Od razu tablica z napadem będzie. Tak, będzie to od razu napad. Nie ma ekipa i patrzcie, widzicie, jestem od razu na napadzie. Szczerze, przyznam wam się, do czegoś musiałem resetować GTA, bo mi się po prostu GTA zacięło i dlatego mnie tak długo, długo ładowało, gdyż, no nie wiem, może jakiś błąd wyskoczył albo coś. Po prostu musiałem resetować GTA, żeby mi dołączył do napadu, więc nie będę oszukiwać, musiałem resetować GTA i dlatego tak długo to trwało, wtedy mnie nie dołączało. To już zagadka wyjaśniona i patrzcie, od razu jesteśmy w napadzie. Tak, od razu jesteśmy w napadzie, więc to jest po prostu wow. Zobaczcie, jaka kulinka jest przystojna ekipa. Dobra ekipa, więc ja już nie przedłużam, widzicie w tle, że to jest od razu napad, żeby nie było, że coś, to jest od razu napad i zawsze, dosłownie zawsze was będzie dołączać do napadu, więc zostawcie suba oraz łapy w górę. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, ja oczywiście wszystkie komentarze dosłownie zawsze czytam, więc mogę wam zawsze, kiedy o każdej porze pomóc, codziennie jest odcinek, więc jak macie jakieś serie pytania albo coś, to wiecie co robić, napiszcie w komentarzach, ja zawsze wam pomogę, zawsze wam wyjaśnię, o co chodzi, tak samo jak dzisiaj było z włosami dla jednego z widzów. Więc wpadajcie też na Instagrama, gdyż na Instagramie jest konkurs. Cały odcinek o tym nie wspominałem, żeby była dla was niespodzianka. Wczoraj zapomniałem wstawić zdjęcie na Instagrama z konkursem na 10 milionów. Przepraszam, ale no trochę się przysnęło, trochę się nie chciało. Znaczy nie chciało się, bo zapomniałem, bo spałem prawie cały dzień. Więc bardzo was za to przepraszam. I dzisiaj podwoimy tą stawkę i dzisiaj zamiast 10 milionów będzie do wygrania 25. To jest nawet więcej niż podwojona. Z 10 milionów zrobimy 25 milionów, więc ekipa dzisiaj się pojawi na Instagramie. Nawet zaraz po wrzuceniu tego odcinka będzie na Instagramie zdjęcie z konkursem na 25 milionów. Jeszcze raz przepraszam za wczoraj. Więc dzisiaj podwajamy tą stawkę i macie do zgarnięcia 25 milionów dolarów GTA 5 Online. Więc trzymajcie się i cześć! Żółwik dla was.